niewielki mazurski cmentarzyk porzucony gdzieś pośród lasów jest świadectwem tego, że gdzieś tu kiedyś żyli i mieszkali Mazurzy, Niemcy, może Polacy. Czym ten cmentarzyk porzucony gdzieś w lesie koło Kętrzyna różni się od wielu innych jemu podobnych? Otóż tym, że w jego bezpośrednim sąsiedztwie w czasie II wojny światowej w tamtym żelbetowym budynku swoje przedstawicielstwo miało Luftwaffe, czyli siły powietrzne należące do III Rzeszy. Naprzeciwko tego cmentarzyka, tam w Chaszczach, znajdują się ruiny budynku, w którym znajdowało się przedstawicielstwo Kriegsmarine. Otóż ten cmentarzyk położony jest na terenie kwatery Wilczyszaniec, kwatery należącej do Naczelnego Dowództwa III Rzeszy oraz do samego Führera Adolfa Hitlera. Dlaczego na terenie bardzo pilnie strzeżonej kwatery należącej do Führera pozwolono chować ludzi? Są tutaj nagrobki pochodzące chociażby z roku 1942, a więc z roku, kiedy działała już kwatera należąca do samego Adolfa Hitlera. Otóż kiedy budowano tą kwaterę, ogłoszono miejscowej ludności, że w tym terenie, w lasach wokół Kętrzyna, powstaną zakłady chemiczne Askania. Zakłady, które miały produkować jakieś materiały dla wojska. Z tego powodu wojsko będzie strzegło tego terenu i teren będzie pilnie strzeżony. Ale aby dochować pewnego rodzaju tajemnicy, pozwolono cały czas mieszkańcom okolicznych miejscowości dokonywać pochówku na tym oto cmentarzu. Nawet w czasie, kiedy mieszkał tutaj niedaleko Adolf Hitler. Wilczyszaniec słynął z tego, że był bardzo pilnie strzeżony. Mam jednak wrażenie, że ta jego szczelność zwiększała się stopniowo wraz z upływem lat i przebywania w tym miejscu Führera. Zdarzało się bowiem chociażby na początku istnienia kwatery, że do strefy pierwszej po torach wmaszerowała jakaś Polka, kobieta, być może pracownica przymusowa, która bezwiednie idąc torami weszła na teren strzeżony przez tak wielu żołnierzy, weszła tam niepostrzeżenie. Po zamachu na Adolfa Hitlera, który dokonał się tu 20 lipca, kiedy już Führer wiedział, że nie może czuć się bezpiecznie nawet w swoim gnieździe, w swoim wilczym szańcu, wtedy jeszcze bardziej dbano o ochronę tego miejsca. Kwatera w lesie w Gierłoży, kwatera Wilczyszaniec, podzielona była na trzy strefy ochronne. Pierwszą, drugą i trzecią, które ułożone były koncentrycznie. My znajdujemy się teraz w samym sercu pierwszej strefy, najbardziej chronionej, do której wstęp mieli tylko ci, których zapraszał gospodarz tego schronu, który jest za moimi plecami, czyli Adolf Hitler. Dzisiejszy wygląd schronu Adolfa Hitlera tutaj w Wilczym Szańcu pochodzi z roku 1944, kiedy to zakończono ostatnią jego restrukturyzację, ostatnią przebudowę. Hitler mieszkał w nim zaledwie 12 dni. W przeciwieństwie do innych schronów, w tym schronie oprócz możliwości ukrycia się przed nalotem bombowym, znajdowało się również mieszkanie należące do Adolfa Hitlera. Nie zrezygnował z mieszkania w tym potężnym, żelbetowym ukryciu. Aby było można tu w miarę wygodnie funkcjonować i pracować przy świetle dziennym, dobudowano do tego schronu dwie niewielkie przybudówki, w którym były pokoje gościnne, pokoje do pracy oraz kuchnia, w której gotowano dla Adolfa Hitlera. Oprócz schronu należącego do Adolfa Hitlera, w pierwszej strefie Wilczego Szańca znalazły się również schrony należące do szef Naczelnego Dowództwa Wehrmachtu Wilhelm Keitel, marszałek Rzeszy Hermann Göring, szef sztabu operacyjnego Wehrmachtu generał Alfred Jodl, sekretarz Hitlera Martin Bormann, Służba Ochrony Rzeszy, policja, policja kryminalna, służby stenograficzne i poczta. Nazwę kwatery Wolfschanze, czyli Wilczy Szaniec, nadał sam Adolf Hitler, który przybył tu 24 czerwca 1941 roku, czyli dwa dni po tym, jak Niemcy napadły na Związek Radziecki, i przebywał w tym miejscu ponad 800 dni. Aby kwatera mogła dobrze funkcjonować, na jej terenie przebywało zwykle około 2000 ludzi, dlatego oprócz schronów, oprócz pomieszczeń biurowych, znajdowały się tu również kasyna oraz herbaciarnie.
Pierwotnie kwatera wyglądała dużo skromniej niż dzisiaj. Przede wszystkim składała się z drewnianych i murowanych baraków, które potem z czasem rozbudowywano. Niektóre baraki oblewano takim żelbetowym płaszczem. Konstruowano też sufity, takie jak tutaj, które miały pewną odporność na działanie bomb. W efekcie powstała bardzo dobrze ukryta w lesie kwatera złożona z 8 ciężkich schronów przeciwlotniczych, kilkunastu mniejszych oraz wielu baraków drewnianych i murowanych. Schrony pełniły różne funkcje. Oprócz tego, że miały ochronić ich mieszkańców przed nalotem bombowym, to również, jak na przykład w wypadku tego schronu należącego do Martina Bormana, przechowywano tu archiwa partyjne, które również jako ważne dokumenty próbowano ochronić przed zniszczeniem. Ta ściana schronu Martina Bormana, która w wyniku detonacji wysunęła się poza swój naturalny obrys, obrys schronu, pokazuje dobrze, jak konstruowane były te wielkie schrony przeciwlotnicze. Turyści, dzieci, którzy przyjeżdżają, odwiedzają Wilczy Szaniec, próbują podeprzeć się tymi patykami. Jednak taka bryła żelbetu nie byłaby w stanie utrzymać się niewątpliwie na tym drewnie, ani również taki kawał betonu, gdyby nie był zakotwiczony w ziemi, nie utrzymałby się w tej dziwnej pozycji. Zajrzyjmy nieco do wnętrza schronu. We wnętrzu schronu widzimy, że ten potężny żelbetowy kloc, kilkumetrowy, opiera się tak naprawdę na dość filigranowej podstawie. Natomiast ta podstawa jest zakotwiczona kilka metrów w ziemię. Te żelbetowe schrony, których waga to 50 tysięcy ton, zakotwiczone były ich płaszcze na 8-10 metrów pod ziemię. Dzięki temu też ta ściana, która w wyniku detonacji przechyliła się, a bunkier otworzył się w pewien sposób, dzięki temu, że właśnie tam pod nami znajduje się tak wielki żelbetowy fundament, ta ściana może wisieć w taki nienaturalny sposób, zaprzeczając poniekąd prawom fizyki. Wędrując pod tym żelbetowym nawisem, pod jakąś półką skalną, mam takie poczucie, że gdyby to w pewnym momencie się położyło, to ze mnie zostałby tylko kwaśny placek. Schron szefa Luftwaffe, dowódcy Luftwaffe, posiada takie charakterystyczne pęknięcie, które biegnie przez całą jego ścianę. W wyniku detonacji oderwał się po prostu stropodach tego schronu i w ten sposób widzimy elementy konstrukcyjne tej wielkiej budowli. Na dachu schronu należącego do Hermana Göringa zamieszczono również działka przeciwlotnicze, podobne jak na schronie Adolfa Hitlera oraz na schronie należącym do ochrony przeciwlotniczej tutaj Wilczego Szańca. Na tym schronie znajdowała się również specjalna winda, dzięki której można było transportować naboje, które potrzebne były do tego, aby te działka mogły skutecznie chronić tego terenu. W bezpośrednim sąsiedztwie schronu Adolfa Hitlera znajdował się również schron ochrony przeciwlotniczej Wilczego Szańca i w wyniku detonacji miejsce na działko przeciwlotnicze Fliegerabwehrkanone, popularnie nazywane FLAG, spadło w taki sposób, że dzisiaj możemy widzieć to miejsce, w którym to działko montowano, a tam nawet zaglądając do środka widzimy schody, po których żołnierz wchodził, aby obsługiwać to działo. W schronie marszałka Göringa znajdowała się też specjalna klatka schodowa z takimi klamrami, schodami, po których można wejść na dach obiektu, aby dostać się do działek przeciwlotniczych. Schron Hermana Göringa, podobnie jak schron Adolfa Hitlera, był schronem przygotowanym nie tylko do ukrywania się w nim na wypadek ataku lotniczego, ale też miał charakter mieszkalny. Oczywiście Hermann Göring miał też budynek postawiony tuż za schronem, budynek mieszkalny. Jednak sam Hermann Göring nie zamieszkał w tym schronie nigdy. On, który lubił życie, co widać chociażby po jego zdjęciach, lubił ubierać się bardzo ekscentrycznie, w jakieś ciekawe garnitury, lubił uczty, lubił polować, nie lubił surowego klimatu Wilczego Szańca, dlatego kiedy tylko mógł, unikał przebywania w tym miejscu. Jeden z bywalców Wilczego Szańca miał określić atmosferę panującą tu, w tej kwaterze należącej do Adolfa Hitlera, jako coś pomiędzy klasztorem o ciężkim rygorze albo obozem koncentracyjnym. Dyscyplina, monotonia, ciągle te same zajęcia. Dlatego też Hermann Göring nie odnajdywał się w tym klimacie. Co więcej, mikroklimat w tym terenie jest bardzo zabójczy, bo choć kwatera była dobrze chroniona poprzez bagniska otaczające ją jeziora, potem oczywiście wzmocniono ten teren
zasiekami z drutu kolczastego, płotami, polami minowymi, ale też była tutaj jeszcze jedna broń, która zniechęcała również mieszkańców Wilczego Szańca. To komary, które lęgły się setkami tysięcy w okolicznych bagnach. I po dzień dzisiejszy, kiedy zwiedzamy Wilczy Szaniec, co jakiś czas musimy otrzepywać się z komarów, które próbują wyssać z nas krew. Zanim powstał ten potężny przeciwlotniczy schron dla Hermana Göringa, najpierw urzędował on w tego typu obiekcie. Był to taki ceglano-drewniany barak, dom mieszkalny z tarasem, ładnie wyglądający, jak to lubił Hermann Göring, który sukcesywnie remontowano i wzmacniano. W pewnym momencie dodano na przykład takie potężne okiennice, które trzymały się na tych żelaznych ramach. Te okiennice były przeciwpancerne, były prawie że 3 cm, więc w razie ataku można było je zamknąć i w ten sposób ochronić mieszkańców. Tam w środku po dzień dzisiejszy widać ślady terakoty, widać ślady tarasu, a więc było to w miarę przyjemne mieszkanie, ale mimo to Hermann Göring najprawdopodobniej nie spędził ani jednej nocy w tym miejscu. Miał tytuł naczelnego łowczego III Rzeszy, lubił bardzo polować, dlatego większość czasu tu w Prusach Wschodnich spędzał w swoim pałacu w Romintach, niedaleko Gołdapi, tam również zresztą była kwatera Luftwaffe, dlatego w tamtym terenie mógł przebywać, miał takie alibi. Wilczy Szaniec to również zamach na życie Adolfa Hitlera. Zamach nieudany. Mniej więcej każdy z nas kojarzy, gdzie znajdował się barak, w którym dokonano detonacji nieudanego zamachu na życie Führera. Ale mało kto kojarzy ten schron. To oto właśnie w tym schronie należącym do feldmarszałka Wilhelma Keitla, szefa Wehrmachtu, pułkownik Stauffenberg otrzymał pomieszczenie, w którym pod pozorem przebrania się uzbroił bombę. Przestraszony prawdopodobnie przez jednego z adiutantów, nie uzbroił drugiego zapalnika i z takim oto pakunkiem udał się na narady do baraku, w którym nastąpiła detonacja. Podobnie jak wszystkie inne kwatery w Prusach Wschodnich, również Wilczy Szaniec był dobrze skomunikowany, zarówno drogą dla samochodów, jak i nitką kolejową ze specjalną bocznicą. Przy tej bocznicy oczywiście był też dworzec, tu widzimy jego fragmenty wysadzone tego dworca. To jest ten dworzec, na którym chociażby 20 lipca po nieudanym zamachu na swoje życie Adolf Hitler witał Mussoliniego. Tą drogą kolejową do Wilczego Szańca przybywali też przedstawiciele z innych kwater, z OKL, czy też Hermann Göring, czy też chociażby Heinrich Himmler ze swojej kwatery w Pozezdrzu. Każdy z nich miał swój Sonderzug o różnych nazwach. Były to nazwy typu Asien, typu Heinrich, w zależności od tego, kto był posiadaczem danego pociągu. Przy tym dworcu stacjonował też pociąg specjalny należący do Adolfa Hitlera. Jego kwatera na żelaznych kołach, ten pociąg, ten Sonderzug nazywał się Ameryka, przynajmniej w początkowej fazie wojny, kiedy Hitler był zafascynowany tym krajem. Potem oczywiście w wyniku też przyłączenia się Ameryki do wojny, nazwa tego pociągu została zmieniona. Wszystkie kwatery naczelnego dowództwa na terenie Wielkich Jezior Mazurskich były właściwie samowystarczalnymi miasteczkami. Miały swoje agregaty prądotwórcze, miały swoje kotłownie, miały swoje oczyszczalnie ścieków, oczywiście miały też swoje baseny przeciwpożarowe. Ten akurat basen zasilany był wodą z pobliskiego jeziora, a w czasie przebudowy poszczególnych schronów Wilczego Szańca tą wodę stąd czerpano również na potrzeby budowlane. W wyniku detonacji do tego basenu, jak widzimy, wpadł jeden z fragmentów schronu przeciwlotniczego. Spacerując tutaj wokół tego basenu przeciwpożarowego, warto wspomnieć, że ten teren właśnie przyległy do schronu Adolfa Hitlera w pobliżu schronu przeciwlotniczego, blisko basenu przeciwpożarowego, to było również ulubione miejsce spacerów Adolfa Hitlera, których nie odbywał samotnie. Owszem, nie odbywał ich w towarzystwie Ewy Braun, swojej kobiety, kobiety, z którą wziął ślub na chwilę przed swoją śmiercią, bo Ewa Braun nigdy tutaj nie była w Wilczym Szańcu. Spacerował w towarzystwie swojej jego ulubionego psa, wilczura o imieniu Blondi. Adolf Hitler opuścił Wilczy Szaniec 20 listopada, a te żelbetowe kolosy, które zostały ukończone w listopadzie 1944 roku, zostały wysadzone w powietrze zaledwie 2 miesiące później, bo w styczniu 1945 roku. Kiedy na te tereny wkraczała Armia Czerwona, kiedy trwały walki o to, aby opóźnić marsz Armii Czerwonej w głąb Niemiec, feldmarszałek Wilhelm Keitel wydaje specjalny rozkaz na piśmie, który zachował się po dzień dzisiejszy, aby zburzyć
zniszczyć schrony, które tu wybudowano w Wilczym Szańcu koło Kętrzyna. Niestety niemieccy saperzy nie mieli ani dostatecznie dużo czasu, ani dostatecznie dużo materiałów wybuchowych, aby poradzić sobie z tak wielkim zadaniem. Aby wzburzyć schron Adolfa Hitlera, potrzeba było kilka ton materiałów wybuchowych. Dzięki temu ten schron rozłożył się i widzimy go w tej formie. Inne schrony są zniszczone w dużo mniejszym stopniu. Wilczy Szaniec, strefa pierwsza. Miejsce, które owiane jest tysiącem legend. Legend osób, które lubią budować, tworzyć te legendy, ale i też historii, które zostały zamiecione do jednego worka razem z faktycznie napisanymi legendami. Wysadzenie schronu Adolfa Hitlera stawia więcej pytań i pogłębia jeszcze bardziej legendę tego miejsca, niż by się można było spodziewać. Rodzi się bowiem proste pytanie, dlaczego też zaangażowano taką ilość środków oraz ludzi, aby wysadzić schrony, które z punktu widzenia militarnego nie miały żadnego znaczenia. Były schronami biernymi, a nie aktywnymi. Pozostałości kwatery Wolfschanze, szczególnie nie tylko tą strefę pierwszą, gdzie mieszkał Adolf Hitler, ale również te strefy zewnętrzne, które dzisiaj może nie są szczególnie udostępnione do zwiedzania, można by zastanowić się nad pewną logiką wysadzeń tych obiektów, dlatego że wiele tych tak zwanych baraków, a więc potężnych żelbetowych budynków stoi tutaj w lesie w całej swojej okazałości. Brakuje owszem okiennic, brakuje drzwi, brakuje infrastruktury, ale obiekty stoją prawie nienaruszone. Chociażby tu te koszary należące do dywizji Gross Deutschland, widać, że w tym miejscu właściwie podłożono ładunek, który wypchnął trochę tą jedną ścianę, ale to nie naruszyło całej struktury budynku, dwupoziomowego budynku. Kilkanaście metrów za moimi plecami, może kilkadziesiąt, znajdują się dwa schrony przeciwlotnicze, potężne, podobne do tych, w których mieszkał Hitler, które za pomocą wielkich nakładów i środków zostały wysadzone. Wyglądają jak potężny kamieniołom, który po prostu, z którego wydobywano kamienie, jak potężna ruina, jak potężne skały. Natomiast te obiekty, poszczególne właśnie baraki, te, w których mieszkali sztabowcy, te, w których toczyło się życie, one praktycznie są nienaruszone. Nie widzę w tym w zasadzie większego sensu, by unicestwić obiekty znajdujące się na terenie kwatery pierwszej strefy oraz drugiej strefy. Przy takim deficycie czasowym, jakim dysponowała armia niemiecka. Dlatego można sobie postawić pytanie, dlaczego akurat w takiej, a nie innej logice wysadzano te obiekty, że te stoją w całości, a potężne schrony zostały powysadzane. W tych owszem, gdzieniegdzie coś jest wysadzone, ale tylko tak jakby zamarkować chęć wysadzenia tych obiektów. Również ten budynek należący do Alberta Speera, więc naczelnego architekta rzeszy, jak i ministra uzbrojenia, został pozbawiony tylko jednej ściany. Cały budynek zbudowany w kształcie litery T pozbawiony został tylko tej ściany. Oczywiście konstrukcja budynku po takim wybuchu nie jest już pewna, ciężko byłoby w nim zamieszkać, choć jak się obserwuje cały budynek dookoła, to duża część ścian jest bardzo zdrowa i bardzo solidnie zbudowana. Tak była budowana kwatera. A zatem znowu to pytanie, dlaczego ten budynek, w którym przebywał tak ważny człowiek III Rzeszy, nie został wysadzony w całości? Co więcej, w tym budynku wcześniej, przed Speerem, mieszkał dr Todt, a więc szef organizacji Todta, który zginął tu na pobliskim lotnisku w Wilamowie, kiedy jego samolot zaraz po starcie rozbił się o ziemię. Oczywiście z tym związana jest też pewna spiskowa teoria, czy przypadkiem Todt nie został wyeliminowany chociażby przez Speera, czy przez innych notabli III Rzeszy, aby właśnie dać Speerowi większą możliwość do działania. Nad tym dywagują historycy. Nas jednak zastanawia, dlaczego te budynki są w taki, a nie inny sposób wysadzane. A zatem oglądając zniszczenia w kwaterze Wilczy Szaniec, rodzi się pytanie, czy Niemcy faktycznie chcieli wysadzić w całości tą kwaterę, aby Rosjanie nic tutaj nie znaleźli, czy też może próbowali tymi wysadzeniami zakryć coś, czego ani potem NKWD, ani Polacy nie powinni w tym terenie odnaleźć. Dlaczego Niemcy wysadzili Wilczy Szaniec? Czy mieli coś do ukrycia? Otóż uważam, że tak, ponieważ w okolicy znajduje się więcej kompleksów, które zostały
niemal nienaruszonym stanie. Mowa tutaj dla przykładu o mamerkach. Wilczy szaniec to kompleks, który faktycznie może skrywać pod sobą niesamowitą tajemnicę, której drogi do tej tajemnicy miały prowadzić z wnętrza obiektów, które zostały wysadzone. Oglądając te potężne, wysadzone ruiny, widząc potężne przestrzenie, pustki, które znajdują się gdzieś tam w tym rozbitym wybuchami, detonacjami w fundamencie, faktycznie fantazja podpowiada, że w fundamentach, które miały 8-10 metrów głębokości, kilka metrów szerokości, bardzo łatwo byłoby wykonać jakieś pomieszczenia, jakieś schowki wysokości 2 na 2 metry chociażby, w których można byłoby ukryć akta, dzieła sztuki, coś, co nie powinno ujrzeć oblicza światła dziennego, jeśli właściciel danego elementu nie chciałby go pokazać. Za mną zlokalizowany jest obiekt numer 13, który jako jeden z kilku jest mocno weryfikowany w tej chwili przez Fundację Latebra. Od blisko 2 lat staramy się zweryfikować wiele legend, obalić wiele mitów związanych z tym miejscem, które powstały na przekroju ponad 70 lat. Jedną z tych legend są podziemia Wilczego Szańca. Czy one faktycznie istnieją? Nie możemy tego potwierdzić, natomiast od prawie 2 lat weryfikujemy ten temat i na ten moment mogę powiedzieć śmiało, że nie możemy znieść tej legendy, ponieważ na każdym kroku pojawiają się nowe fakty, które mówią nam o tym, że faktycznie chociażby drogi ewakuacyjne z takich schronów jak ten mogły być tutaj zlokalizowane. We wspomnieniach niejakiego generała Grossmana istnieje zapis, w którym mówi on, że kiedy odwiedzał tutaj ten schron Adolfa Hitlera, to była tam winda, którą zjeżdżano do podziemi. W sezonie 2020 roku prowadziliśmy badania na wschodniej ścianie obiektu właśnie tego, który znajduje się za mną, schronu Adolfa Hitlera. Natrafiliśmy tam podczas badań georadarowych na ciekawą anomalię, ciekawą dla nas. Anomalię, która mówi nam o regularnym kształcie znajdującym się pod ziemią. W tej chwili wstępne nasze badania, które są szczątkowymi badaniami działki, które wykonywaliśmy, mówią o anomalii liczącej sobie 17 metrów na 9 szerokości. Czy faktycznie coś znajduje się pod ziemią, czy też może anomalia pochodzi z lat 40., gdzie mógł w tym miejscu stać na ziemi jakikolwiek inny obiekt, na przykład barak drewniany, pełniący dowolną rolę, na przykład magazynową podczas budowania tych oto ciężkich schronów, jak schron Martina Bormana bądź Adolfa Hitlera. Na terenie kwatery widać gdzieniegdzie tunele techniczne, które schodzą gdzieś pod ziemię i widać tego typu magazyny żywnościowe. Ten, który znajduje się akurat za mną, ma 80 metrów kwadratowych powierzchni użytkowej, a więc dość duży obiekt. Są różne ciekawe wątki, które skłaniają nas ku temu, by kontynuować te badania. Jednymi z nich są badania endoskopowe. Polegają one na wprowadzeniu kamery do studzienek technicznych. Studzienki techniczne miały zadanie dostarczania mediów do obiektów, które znajdowały się na ziemi. Ale analogicznie możemy wyciągnąć wnioski, że również zasilały w prąd czy w wodę obiekty podziemne, jeśli takowe się tutaj znajdowały. Ciekawe, czy gdzieś tu w tym terenie mogą znajdować się podobne, nieodkryte jeszcze podziemne pomieszczenia. Jak wszyscy wiemy, Trzecia Rzesza słynęła z dużego rozmachu i gigantyzmu, który był wszechobecny przy analizowaniu, przy tworzeniu ich wszelkich konstrukcji militarnych. Wilczy Szaniec to bardzo ważne miejsce o bardzo istotnym przeznaczeniu, które może faktycznie bronić teorii, legendy o podziemiach Wilczego Szańca. Kolejnym wątkiem wpisującym się w tą legendę o podziemiach istniejących w Wilczym Szańcu może być fakt, że po zajęciu tych terenów przez Armię Czerwoną, kiedy NKWD opanowuje teren kwatery, trwają tu dalej jakieś wysadzenia. Mieszkańcy słyszą detonacje, a potem widać było ślady po tego typu działalności. Czego szukali tu Rosjanie? Czy próbowali wysadzić te grube płaszcze z betonu, aby dostać się do jakichś podziemi, o których może wiedzieli od swoich wywiadowców, od swoich szpiegów, a może po prostu testowali wytrzymałość tych schronów, wytrzymałość technologii zastosowanej w Wilczym Szańcu. Podczas badań na terenie Wilczego Szańca
wielokrotnie natrafialiśmy na różne elementy wyposażenia kwatery, takie jak lampy biurowe, lampy ścienne, hydraulikę, zawory oraz elementy, które można by nazwać stałymi elementami budowli, takie jak płytki ceramiczne, które znajdowały się na ścianach w obiektach, w przestrzeniach sanitarnych obiektów, fragmenty umywalek oraz krany. Natomiast coraz częściej zaczęliśmy zwracać uwagę na to, że nie natrafiliśmy na sztućce, nie natrafiliśmy na stłuczki ceramiki stołowej, ani tego typu elementów wyposażenia, które mogły być użytkowane przez włodarzy tego miasteczka w Gierłowskim Lesie oraz żołnierzy. Jest to bardzo ciekawe, ponieważ można by przyjąć, że przy elementach, które były pozostawiane w kwaterze, jak okazałe żyrandole, czy też lampy biurowe, sztućce powinny być elementem wyposażenia. Co się z nimi stało? Dlaczego nie możemy natrafić na żaden ślad tego typu wyposażenia kwatery? Otóż mamy podstawy, by sądzić, że tego typu elementy wyposażenia były spakowane do skrzyń i były przeznaczone miejsca tutaj wokół kwatery na tak zwane zrzutowiska. Były to działania już w przypadku innych kompleksów praktykowane przez armię niemiecką. Kiedy Rosjanie stacjonowali na tym terenie, specjalne oddziały NKWD oprócz tych wysadzeń, które miały sprawdzić być może grubość tych schronów, a być może właśnie czy gdzieś tu są jakieś podziemia, była też specjalna grupa NKWD, która miała znaleźć dla Stalina, na jego specjalny rozkaz, pamiątki po Adolfie Hitlerze. Stalin miał obsesję najprawdopodobniej na punkcie swojego śmiertelnego w tym momencie wroga Adolfa Hitlera i właśnie taka specjalna grupa NKWD buszowała zarówno tutaj w Wilczynie, Szańcu, jak i w pozostałych kwaterach rozrzuconych tu nad wielkimi jeziorami. W tej chwili prowadzimy poszukiwania na terenie obszarów bagiennych tutaj bezpośrednio przylegających do pierwszej strefy Wilczego Szańca, które mają na celu przy użyciu magnetometru namierzyć duże sygnały metalowe. W jednym z ostatnich odcinków zamieściłem wyniki takich badań, które wskazują na bardzo duże miejsce o dużym obszarze kilkunastu metrów, nawet do kilkudziesięciu metrów, w którym cały czas pojawia się duże wskazanie pod ziemią na mokradle. Czy właśnie natrafiliśmy na miejsce, w którym mogą się znajdować skrzynie z rzeczonym zrzutem wyposażenia Wilczego Szańca? Tego nie wiemy. Natomiast udało się w jednej z książek trafić na wspomnienia osoby, która w 1945 roku znalazła się na terenie pierwszej strefy kwatery i po wojnie zdecydowała się podczas jednego bodajże z wywiadów rozpisać, rozrysować plan kwatery według swoich wspomnień. Ciekawym jest fakt, że do miejsca, którym ostatnio wykazały nasze badania dobre wyniki, prowadziła niegdyś droga. Czy coś więcej tam znajdziemy, dowiemy się w roku 2021, kiedy będziemy mogli przyjechać tutaj na teren Wilczego Szańca większą ekipą, by kontynuować te badania, ponieważ niestety, ale w pojedynkę czy w dwie osoby jest to nierealne do zrealizowania, także potrzeba tutaj dużych nakładów osób, pracy, żeby tak duży obszar dokładnie przeskanować i przekopać. Ciekawe, czy w czasie II wojny światowej udało się zachować żołnierzom chroniącym tą kwaterę tajemnicę Wilczego Szańca? Czy naprawdę mieszkańcy pobliskich miejscowości, chociażby położonego bardzo blisko Kętrzyna, który był wówczas niewielką stosunkowo miejscowością, naprawdę nie wiedzieli, co znajduje się tutaj w lesie w Gierłoży? Osobiście w to nie wierzę. Przecież kręciło się w Kętrzynie mnóstwo żołnierzy i to żołnierzy, którzy przez pewien okres nosili opaski na mundurach, które mówiły, że są bezpośrednią ochroną Adolfa Hitlera. Istnieje w końcu fotografia, która mówi dobitnie, że mieszkańcy musieli wiedzieć, kto tutaj kwateruje, bo przysłano tutaj dzieci, przedstawicieli Hitlerjugend i organizacji dziewczęcych, aby złożyły tu w Wilczym Szańcu z okazji urodzin prawdopodobnie życzenia Führerowi. Pośród wielu legend i opowieści na temat Wilczego Szańca znalazła się również ta, która wydawałaby się najbardziej fantastyczna, jakoby pierwsza strefa Wilczego Szańca została zaprojektowana na wzór
tybetańskiego klasztoru. Sam Heinrich Himmler miał wysłać specjalną wyprawę do Tybetu, która miała sprawdzić budowlę tego klasztoru, jego rozmieszczenie, a potem za pomocą architektów przenieść strukturę tamtego klasztoru na teren Wilczego Szańca. Dlaczego akurat chciano w tym miejscu odwzorować ten tybetański klasztor? Otóż tam w Tybecie miało znajdować się jakieś specjalne sanktuarium, które zapewniało mieszkańcom tego klasztoru oraz samemu klasztorowi ochronę nieba. Dlatego też hitlerowcy, naziści, zafascynowani też okultyzmem u podstaw nazizmu, stał bowiem okultyzm, chcieli przenieść właśnie rozmieszczenie sanktuarium w to miejsce, aby również urzędującym tu ludziom zapewnić opiekę bogów. Wydaje się to teorią bardzo fantastyczną, ale znając właśnie fascynację nazistów, możemy zostawić pewną dozę prawdopodobieństwa, że być może gdzieś u podstaw tworzenia Wilczego Szańca znalazła się aż tak nieprawdopodobna motywacja. Yeah.